jestem przezadowolona. Fajnie. Mega się cieszę. Super. Fajnie. Ale się cieszę. No hej! Pomyślałam, że trochę powloguję. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Może powiem coś, co cię zmotywuje i co ci się przyda. Dzisiaj jest taka kiepska pogoda. W nocy były duże burze, a ja dzisiaj bardzo chcę pobiegać. Znaczy chcę. Wysłałam dzisiaj już jednemu podopiecznemu dietę, teraz jeszcze została mi końcówka do ułożenia treningu dla niego. Lakier do włosów to jest takie moje chyba jedno uzależnienie niezdrowe. Tak muszę tego lakieru. Jak takie mam mieć jedno jedyne niezdrowe uzależnienie, no to niech będzie. Zawsze miałam fioła na punkcie tej grzywki. Teraz już jest tak długa, ale kiedyś to mi sprawiała takie problemy, zawsze mi się wywija taki łup. Dobra. Chodź na chwilę, złapy oddech. To dokończmy te plany treningowe. Dzisiaj tak wybitnie mi się nie chce. Wcześniej powiedziałam, że pójdę pobiegać, no to faktycznie pójdę. Ale okazało się, że to, co miałam do zrobienia, zajęło trochę dłużej niż planowałam. Już się przebrałam. Ale to teraz tak się przebrałam i tak siedzę przy kompie. Zjem sobie obiad. Potem trzeba odczekać zawsze po posiłku minimum 2 godziny, zanim się zacznie trening. Więc przez te 2 godziny porobię. Mam nadzieję, że dokończę to, co miałam dokończyć. Chciałam rozprostować trochę kręgosłup, bo strasznie długo siedziałam, a to mnie tak rozleniwiło. Żeby rozprostować kręgosłup, to najlepiej właśnie poskakać, powykręcać się, ale nie kłaść. Nie kłaść. Kurczaczek i sałatka. Ile to ma kalorii? Wartość kaloryczna zmienia się w zależności od kawałka mięsa, ile ma tłuszczu, jakie zostały użyte do tego przyprawy. To jest według mnie niepotrzebna komplikacja. No i jak to u mnie często bywa, nie dojadłam całego. I tu jest pierwsza rzecz już, która dzisiaj może ci się przydać. Mam nadzieję, że nie ostatnia. I jeśli już się najesz, a na talerzu zostało ci jeszcze trochę jedzenia, to naprawdę nie wpychaj tego na siłę. Jeden z głównych powodów tycia to jest to, że po prostu jemy za dużo i jesteśmy od dziecka uczeni, żeby zjadać wszystko, co się ma na talerzu, żeby nigdy nic nie zostawiać. No, jeśli nałożyłaś sobie za dużo i jeśli już czujesz, że nie jesteś głodna, to zostaw. Albo spakuj i zostaw na drugi dzień, najwyżej sobie odgrzejesz. I teraz jak zjadłam obiad, to czuję, że energia mi przyszła. Przez to, że się właśnie nie najadłam do syta, to czuję się lekko. Tak się czuję, że teraz mogłabym iść pobiegać, ale to jest niezdrowe. Lepiej poczekać te 2 godziny. Też już chyba bardziej chce mi się biegać przez to, że się tak psychicznie nastawiłam. Więc jesteśmy na dobrej drodze. To wracam do pracy, 2 godzinki popracuję i potem do biegania. Jeszcze zanim wezmę się do pracy, umyję zęby po obiedzie. Kurczę, mam teraz taką wybielającą pastę, a one nie są dobre. Dentystka zawsze mi mówiła, żeby takich nie używać. Jest trzecia, a ja już umyłam zęby dzisiaj trzeci raz. Ale serio to działa, jak chce ci się coś słodkiego, szczególnie po posiłkach. Najlepiej idź po prostu od razu umyć zęby, albo weź gumę do rzucia, albo przepukaj Listerine'em czy jakimś innym płynem zęby i wtedy, no wtedy jak jest ten miętowy smak, to nie masz takiego uczucia, nie czujesz tego smaku obiadu i nie chcesz przegnić tak czymś słodkim. Także polecam. A poza tym zęby będą zdrowsze i bielsze. I jest po 19:00, tak mi właśnie zeszło z robotą i do tej pory zrobiło się chłodniej. Chociaż jestem teraz na balkonie i jest mi ciepło. Widzę, że ludzie wchodzą w tych kurtkach. Ale mi jest ciepło. Taki jest dzisiaj mój zestaw do biegania. Są te biedne, zmasakrowane obciążniki pół kilówki na ręce. Chcę, żeby ramiona też podczas biegania pracowały, więc muszę je obciążać. I wtedy brzuch też lepiej pracuje. To jest pudełko, którego używam na mikrofon, jakoś tak mi najwygodniej go przenosić w tym. No mam statyw, może się przydać dzisiaj do biegania. I plecak na klucze od auta i jakieś inne różne. Ale powiem ci, że czuję się bardzo, bardzo fajnie. Tak, w momencie, kiedy zakładałam buty do biegania. Patrzę się, czy kropi.
W momencie, kiedy zakładałam buty do biegania, to poczułam, że wchodzi we mnie jakaś taka mega super energia i od tego momentu, co założyłam przed chwilą buty do biegania, strasznie, strasznie chce mi się biegać. Ciekawa jestem, jak to wszystko wyjdzie, bo nie wiem, jak mi telefon będzie łapał ostrość i też nie wiem, jak będzie z dźwiękiem. Mega się cieszę, że wyszłam. Miałam dzisiaj zrobić tylko ćwiczenia siłowe, ale taki lekki bieg dzisiaj chcę sobie zrobić. Fajnie. Nie wiem, czy te obciążniki to był dobry pomysł do nagrywania, bo tu muszę trzymać statyw z telefonem, ale będę sobie zmieniać rękę, więc będzie okej. Ale się cieszę. Super, kurczę. Byłam już taka ledwo żywa, bo w tym tygodniu zrobiłam naprawdę sporo i tak już jak pracowałam dzisiaj jeszcze do tej 7, to tak czułam, że naprawdę to już jest koniec moich możliwości na ten tydzień, no bo łącznie z sobotą, sobota dzisiaj jest i tak mi się nie chciało biegać. Takie już miałam, kurczę, oczy senne. Już mi się zamykały normalnie. Jak gadam, to jeszcze szybciej zapierniczam. Zwolnić, zwolnić. Muszę zwolnić, bo potem tego siłowego nie zrobię. A on dzisiaj miał być dla mnie najważniejszy. Trzeba się było po to wrócić oczywiście. Patrz, jaka fajna równa kreska tam. Super niebo. Kilka razy, odkąd nagrałam pierwszy urywek w łazience, no to tak się zastanawiałam, a może nie nakręcę tego, jak pójdę biegać, może nikt nie będzie chciał oglądać, bo wiesz, chciałabym, żeby te filmy na moim kanale coś ci dały, żeby to nie było tylko tak tam głupia paplanina, ale żebyś coś z tego mogła wyciągnąć. I tak sobie myślę, że z dzisiejszego filmu, jeśli go udostępnię, na pewno będziesz mogła wyciągnąć to, jak się zmusić do czegoś. No na przykład właśnie do biegania, do jakiejś aktywności fizycznej. Jak widziałaś, na początku nie chciało mi się i nie chciało mi się przez cały dzień do momentu, kiedy założyłam te buty. O! Spodenki mi się wywijają. Są takie fajne, ale i biegam, i nagrywam. Jeszcze z tymi ciężarkami i mi ręce odpadają. To dzisiaj nie było długo. 20 minut. Ale zawsze coś. Szczególnie, że mam zaplanowany ten większy trening. Teraz już się przejdę, bo to już końcówka. Jeśli w głębi serca chcesz się za coś wziąć, ale ogólnie ci się nie chce, to zrób po prostu. I bardzo często okazuje się, że w momencie, kiedy zaczniesz to robić, nagle ci się zachce tak bardzo, że zrobisz to z ogromną przyjemnością. Fajnie. Jestem przezadowolona. Dobra, jeszcze pobiegnę chwilę. Właśnie to jest w bieganiu świetne, że nawet jak skończysz, to wystarczy taka minuta spaceru, czy tam dwie, czy trzy, nieważne, kilka minutek i wracasz do siebie. I pewnie, jakby już nie było tak późno, jakbym nie miała zamiaru jeszcze poćwiczyć w domu, to pobiegłabym jeszcze raz tyle samo. Kilka minut regeneracji i już nie czujesz tego zmęczenia. To już ode mnie serio na koniec. Jeśli podobał ci się ten film, jeśli uważasz, że to było w jakimś stopniu spoko, zostaw łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować, bo w przyszłości na tym kanale nie wiem, co jeszcze się wydarzy. Chcę, żebyś po prostu mogła z tego jak najbardziej skorzystać. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!